Polscy policjanci są bici pod Sejmem przez garstkę awanturników i nie spotykają tych ludzi żadne konsekwencje. Są legitymowani. Ale ja mówię jasno. Polski policjant w mundurze na służbie, strzegący parlamentu, strzegący budynków rządowych, jeżeli jest atakowany przez tych lewackich awanturników, to jest zamach na Rzeczpospolitą. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy podnieść rękę na policjanta na służbie, pilnującego Sejmu, ma gorzko tego pożałować. Dlatego Brudziński powinien być zdymisjonowany. To jest człowiek, który zabrania polskim policjantom bronić powagi polskiego parlamentu. Jakimś starym ubeckim zdzirom i szczeniakom z pofarbowanymi łbami na różowo atakować polskich policjantów. Dlatego Brudziński do dymisji, a polski policjant ma mieć status policjanta amerykańskiego albo izraelskiego. A wiecie, na czym to polega? Jak ktoś podniesie rękę na tego policjanta, to nie żyje natychmiast. Nie żyje natychmiast. I oświadczam, że jak ruch 11 listopada będzie miał wpływ na rządy w Polsce, to komu przyjdzie do głowy podnieść rękę na człowieka w mundurze polskim, wykonującego swoje obowiązki, nie przeżyje tego eksperymentu.